Cześć, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, doleciałem już do Belgii. Teraz jestem wyluzowanym gościem na urlopie, chociaż nie pracuję na etat, żeby to rozpatrywać w tych kategoriach, ale odpoczywam. Odpoczywam, jednak nagrywać będę dla Ciebie tutaj też filmy. Skup się teraz uważnie, bo mam Ci do przekazania coś istotnego. Zauważyłem taką tendencję u wszystkich osób, które uczą się uwodzenia i z którymi pracuję, że w kontaktach z kobietami używają tekstów, które zasłyszeli u trenerów uwodzenia. Używają tekstów, które znają z e-booków, używają tekstów, które znają z wideo i używają tekstów, które usłyszeli od trenera na szkoleniu. Bo ich zdaniem, jeśli trener uwodzenia, osoba kompetentna w relacjach z kobietami, używa takiego stwierdzenia w związku z kobietą, warto to powielić. Ja zawsze byłem przeciwny tego typu schematom i mógłbyś mi powiedzieć zaraz, ale przecież od czegoś trzeba zacząć, więc na początek może mówić te teksty trenera, a później będą swoje własne, jak się poczuje, o co chodzi. Wiesz, to jest tak tylko w pewnym sensie, bo tu trzeba zrozumieć bardzo ważną, istotną sprawę, że czym jest tak naprawdę powiedzenie tekstu, który zasłyszałeś u trenera bądź u kolegi, który radzi sobie dobrze. Czyjś tekst na podryw to jest przedstawienie swoją osobą przez chwilę albo próba przedstawienia ułamka innej osoby, którą nie jesteś. Bo skoro nie jest to tekst, który jest z tobą spójny, wyszedł od ciebie, nie czujesz tego tekstu, bo to nie jest twój tekst, tylko wziąłeś go z zewnątrz, więc jest to wyjęcie tylko ułamka z kontekstu tamtej osoby, tego kim ona jest, wstawienie to w twoje usta, czegoś co tamta osoba mogła powiedzieć, przejawić w relacji z kobietą. Do czego to doprowadza? Do tego, że jak kończy się tekst, który używasz, a nie jest twój, to wracasz do przedstawiania dalej swojej osoby. Załóżmy, że twoja osoba w kontaktach z kobietami nie jest kompetentna i się nie sprawdza, więc robiłeś przykładowo 1/3 relacji, używając swoich własnych pomysłów i one się nie sprawdzały. Użyłeś teraz tego tekstu, który miałby przybliżyć cię do sukcesu, po czym zaraz ląduje, emocja kobiety ląduje z powrotem na ziemi, bo robisz rzecz, która zaprzecza temu, co powiedziałeś. Na przykład tekst, który powiedziałeś od trenera, daje dziewczynie do myślenia, że jesteś facetem, który... daje taki komunikat, że jesteś facetem, który jakby nie przyjmuje się tym, co kobieta o nim pomyśli i jest preselekcjonowany przez kobiety, ma wybór i tak dalej. Powiedziałeś jakiś tekst taki rzutny, taki po prostu, który nie jest twój i kobieta spojrzała na ciebie tak sobie, i to są jej wnioski. No dobra, ale wszystko, co ten facet wcześniej mi mówił i robił, głównie pokazywał sobą, zupełnie przeczy temu, co on teraz demonstruje, więc to już jest totalna klapa, jeśli dodatkowo próbujesz być kimś, kim nie jesteś. Skończysz ten tekst i znów rzeczy, które będziesz robił, będą świadczyły o tym, że nie jesteś tą osobą, a że próbujesz być kimś innym, czyli nie nadajesz swojej osobie wartości, czyli nie wierzysz w siebie, a jak ty w siebie nie wierzysz, to kto ma w ciebie wierzyć? Jak ty obronisz kobietę? Jak ty będziesz kimś, w kim ona mogłaby się zakochać? Kto mógłby porywać jej emocje, skoro jesteś facetem, który nawet sam sobie nie nadaje wartości takiej, żeby przedstawić siebie przed kobietą, a próbuje być kimś innym? Tak to jest widziane, dlatego ja nawet, wiesz co, to proces wygląda tak, tego nauczania i nawet dlaczego w ogóle podawane są przykłady. Ja głównie w płatnych materiałach, nad którymi mogę się skupić, bo film nagrywam zawsze na luzie, bez przygotowania przeważnie, w 90%, ale jak już piszę e-booka, to się skupiam i chcę tam podać jakieś przykłady, przemyśleć to, co piszę. Więc podaję przykłady i te przykłady, znaczy te teksty, które ja gdzieś tam zamieszczam, które mówiłem do kobiet, słyszę później u swoich kursantów w ich ustach bądź gdzieś indziej. A najlepiej jak słyszę je w ustach trenerów. To już w ogóle mnie to zastanawia, jak te moje przykłady są z ust trenerów później wypowiadane. No ale dobra, o tym trochę później powiem. Czy wiesz, czemu mają służyć przykłady? Przykłady, jeśli je podaję, mają służyć temu, żebyś widząc, czytając to, jak zachowuje się osoba, nazwijmy to roboczo profesjonalna w kontekście uwodzenia, to żebyś próbował zrozumieć, kim trzeba być,
żeby taki tekst powiedzieć, żebyś zrozumiał model, żebyś wyczuł intencję, żebyś próbował zrozumieć i poczuć tę energię, jaka stoi za kimś, kto jest w stanie taki tekst wypowiedzieć. Bo wiadomo, po tym jak co ktoś mówi, możemy w jakimś stopniu rozpoznać, jaką jest osobą, prawda? Ach, to jak ty się zachowujesz, coś mi o tobie mówi, nie? No wiadomo, zawsze tak jest. Więc powinieneś zadawać sobie tego rodzaju pytanie. Skoro on takie i takie, takie teksty mówi w tych kontekstach do kobiety, to znaczy, że ja w tych sytuacjach myślę o tej sytuacji z kobietą zupełnie inaczej niż ten trener. Więc rozumiem teraz, że powinienem myśleć w taki sposób, żeby tę sprawę postrzegać tak, w taki sposób i jakby widzieć, co jest efektem ostatecznym takiego myślenia, że te teksty, które właśnie mówi trener, to są, że tak powiem, produktem już jego myślenia. I to myślenie, tę energię powinieneś starać się zrozumieć i wyszukiwać kontekst, wyszukiwać właśnie ten model w materiałach. I powinieneś mieć model rozwoju spójny z sobą, czyli zamiast bombardować tekstami, które wymyśla ktoś, próbować, znaczy poczynić większą pracę i wymyślać swoje teksty, zadawać sobie nieustannie pytanie, czy to, jak ja myślę, już jest dostateczne, i w tym momencie zdobywasz łączność z sobą, przez co masz prawo się rozwijać. Bo właśnie problemem jest to, że kiedy używasz tekstów moich, to się nie rozwijasz. To jest, zauważyłem, o cholera, taką pieprzoną tendencję u bardzo wielu ludzi, że on już by chciał po prostu tymi tekstami operować, nie zadając sobie w ogóle trudu, żeby zrozumieć, o co tam chodzi. To nigdy nie będzie chodziło o produkt ostateczny. Produkt ostateczny jest wyrobem jakiejś, fundowanym przez jakąś drogę produkcyjną, prawda? To tak jak do maszyny na początek wrzucasz pewne składniki, one przechodzą jakieś... To kiedyś pracowałem dawno temu w takiej fabryce, jak zaczynałem w ogóle karierę jakąś etatową, jakieś profile do okien się produkowało. Ja pamiętam, tam chyba przez 50 metrów rozpiętości w magazynie były jakieś maszyny, które przepuszczały jakieś tworzywa, gdzieś się ustawiały jakieś temperatury. Na koniec wychodził profil. Ty byś chciał od razu zajmować się profilami. Lepiej byłoby zadać sobie pytanie, w jaki sposób je produkować, zamiast kraść mi moje profile, tak? Bo się wtedy nie rozwijasz. Jeśli moich profili nie będzie, to już nie wstawisz okna, rozumiesz, o co chodzi? Będziesz chciał budować budowlę, czyli poznawać kobiety, a się skończą twoje własne profile. Znaczy te, które mi ukradłeś. Powinieneś nauczyć się swoje własne teksty produkować. To nie jest takie trudne, jak się tobie wydaje, bo jeśli czujesz, że ten tekst w ogóle nie jest spójny z tobą, który jest wypowiedziany z ust trenera, to wtedy powinno dać ci to do myślenia, że nie jesteś na dobrej drodze rozumowania o tym, kim są kobiety. I wtedy powinieneś skupić się na materiałach rozwijających taką zdolność postrzegania tego, kim jest kobieta, żeby zrozumieć, dlaczego ten trener wypowiedział właśnie takie słowo. I wtedy poczuć tę nową koncepcję, zmierzyć się z nią i próbować w poznawaniu i byciu sobą, poznawaniu kobiet i byciu tam sobą, próbować wcielać takie cechy charakteru, jakie poleca ci trener uwodzenia, próbować zmierzyć jakby energetycznie z tą energią, którą masz, tą nową energię, próbować oswoić się z tym, pojąć ten nowy model i dopiero wtedy będziesz mówił swoje własne teksty. Kradnąc czyjeś teksty, zabierasz sobie rozwój. Powiem ci teraz coś głębszego, coś z czego chcę, żebyś wyniósł jakąś naukę. Już pomijając kontekst wyłącznie kobiet, powinieneś być kimś takim w życiu, kto ogniskuje swoją uwagę wokół swojej pasji i swojej osobowości, czegoś w tobie, co stanowi tylko ciebie, i to powinieneś dawać kobietom, i to powinieneś dawać swojemu życiu, to powinieneś dawać swojej pracy. Jak ja zaczynałem tę całą przygodę ze swoim uwodzeniem, to pamiętam, jak w 2008 roku wyszedłem na scenę na takim kongresie, gdzie był Zan Perion, właśnie postać z Nila Straussa Gry. Wtedy jeszcze większość, 3/4 trenerów, więcej nawet polskich, nie istniało w ogóle. I wtedy wygłosiłem prelekcję. Zszedłem ze sceny i podszedł do mnie bardzo szanowany obecnie człowiek, który w tym momencie jest Polakiem, który zna najwięcej miliarderów
ze wszystkich Polaków. Jest to bardzo światowy człowiek, bardzo rozwinięty i uważam chyba najlepsza osoba, jaką znam, która no, radzi sobie z kobietami najlepiej. Bardzo często na szkoleniach o nim wspominam, bo to był człowiek kilkanaście lat starszy ode mnie, który był w pewien sposób moim też wzorem w pewnym czasie. I właśnie ja go wtedy poznałem, podszedł do mnie, dał mi wizytówkę po tym szkoleniu i powiedział: słuchaj, młody człowieku, mniej więcej tak to powiedział, masz 21 lat, ja mam chyba wtedy miał 36, dochodziłem przez całe życie do tych rzeczy, które ty mówiłeś teraz na scenie, no a jest to człowiek, który za głupiego się nie uważa i jest świetny z kobietami, był wtedy świetny z kobietami, podszedł do mnie i powiedział, że to co ja mając 21 lat mówiłem, on do tego dochodził całe życie, dał mi wizytówkę i powiedział, będziemy w kontakcie. Potem wystawił mi opinię na mojej wówczas tamtej starej stronie internetowej i pamiętam jak napisał, głównie akcentując to, że większość tych już trenerów, którzy zaczynali cokolwiek w Polsce, wzorują się na Amerykanach. Po prostu wszyscy jak jeden mąż, i do dzisiaj tak jest, jeden od drugiego zżyna, oni nie są sobą, nie poszukali w sobie tego źródła bycia silnym w kontaktach z kobietami, tylko ślepo przepisują cudze odkrycia, które Amerykanie wymyślili i w swoich słowach próbują to mówić kursantom. I nigdy nie będziesz tak przekonujący i tak silny, ty trenerze uwodzenia, jeśli to słuchasz, w momencie, kiedy będziesz kopiował od innych. Bo zabiera to wtedy tobie siłę. Aleksowi zaimponowało to, że nigdy od nikogo nic nie brałem. Do teraz jestem człowiekiem, który absolutnie nie interesuje się konkurencją, nie oglądam żadnych filmików konkurencji i mam to głęboko w dupie i moi oczywiście kumple, moi kursanci przysyłają mi jakieś filmiki, a Rafał, widziałeś tego trenera uwodzenia, a Rafał, widziałeś tamtego, czasami sobie włączę na chwilę, jak już tak mi dupę trują, ale wyłączam to, bo się jakoś tak niefajnie zawsze czuję, kiedy jestem gdzieś energią w konkurencji, bo wtedy zaraz rodzą się pewne myśli, a dlaczego on tak robi, a czy może on kopiował ze mnie, a czy może to, co mówi, no nie wiem, zaczynasz to kwestionować, źle się wtedy czuję. Ja wolę bazować na własnych odkryciach i się na to jakby zamknąć. Wtedy nie sugeruję się nigdy, jakby nie sugeruję się cudzymi naukami i jestem sobą w 100% oryginalny. I to powoduje, że jest parę takich osób na świecie i jedną z nich właśnie był taki Zamperion, o którym Neil Strauss pisał w grze. Nazywali go wagą ciężką uwodzenia i był to koleś, który nigdy nie pytał innych o to, o jakieś rady z kobietami, mimo że inni też byli dobrzy. On po prostu od niego zawsze brali. I to mi się spodobało, jak czytałem tę książkę. To jest świetna sprawa. Oczywiście ja wtedy też od nikogo nie brałem, żeby było jasne. Ale to było fajne, że on próbował szukać sensu w świecie, a nie sugerować się tym, co inni ludzie narzucają. Wtedy jesteś w stanie zajść znacznie dalej. I w każdej branży, w jakiej pracujesz, powinieneś tak robić, żeby próbować wnieść swoją indywidualność do tej branży, do uwodzenia kobiet, swoją część osobowości tam wnieść, dać to kobiecie i ona będzie miała wtedy... To jest jedna jakby z przyczyn, dlaczego mnie pytają moi kursanci, dlaczego te kobiety tak za mną przepadają, że one są w stanie dużo dla mnie robić. Co ty im dajesz, że one tyle dla ciebie robią, że masz tyle przyjaciółek od tylu lat i że one, mimo że u nich w życiu się różne rzeczy zmieniają, są z tobą cały czas. A to jest to, że ja im daję osobowość, coś czego nie przepiszesz, coś czego nie skopiujesz, nie nagrasz o tym podobnego filmu. Zabawna sytuacja mi się przypomniała, przytoczę. A to jest niesamowite i mnie zawsze to zastanawia, jak nawet w pracy to funkcjonuje. Kiedyś wszedłem do mojego znajomego na konferencję, którą organizował o kobietach. Po prostu nie miałem chyba nic wtedy do roboty, kliknąłem sobie w link, żeby posłuchać, jak tam znajomemu idzie. A tam nagle seria moich technik, które zdradzają wtedy właśnie na Postu 2008, jest bombardowanie. I oczywiście, no, jemu chwała za to, że nie powiedział, że to jest jego, bo mi się wtedy wkurzył, ale powiedział, że ma znajomego, który ma takie i takie techniki, takie, tak robi, to są jego sposoby, to są świetne rzeczy. A ja później mu mówię po tej konferencji, ty stary, a ty czasem nie mówiłeś o moich rzeczach? No był na tyle bezczelny, że powiedział, a o czyich? Przecież to twoje są takie dobre. No to jest szczyt bezczelności. Ale są lepsi ludzie. Na przykład ostatnio, wpisując uwodzenie i podryw, jak każdy chyba w tej branży wie, że to jest moja domena, wyskakuje mi ktoś inny i gościu miał
pomysł na siebie taki, żeby wybić się na moim fejmie, żeby ludzie wpisując uwodzenie i podryw mogli znaleźć jego. No to jest po prostu jakieś takie bycie kleszczem, nie mam absolutnie szacunku dla takich osób, zawsze będą dla mnie nikim osoby takie, które zaczynają biznes w ten sposób. Ale to jest i nadal nic, najlepszy jest pewien Krzysio z Krakowa, któremu kiedyś wskrzeszając go, znaczy tak, to był gościu, który się do mnie odezwał, że mnie po prostu no, zna z tej społeczności, chciał porozmawiać przez telefon, przez gadu, zadzwonił do mnie i chwilę rozmawialiśmy, był taki okres. Później chciał zrezygnować ze szkoleń, coś tam marudził, że będzie kończył, a ja oczywiście głupi, chcąc go podbudować na duchu, mówię, stary, absolutnie nie rezygnuj, teraz jest tyle możliwości, możesz pisać e-booki, robić to tak i tak, zobacz, ja zrobiłem coś takiego. I 2 czy 3 miesiące pracowałem nad ofertą, gdy ja chciałem właśnie, to był moment, w którym wracałem do biznesu i zrobiłem taką fajną ofertę na stronie. Pokazałem mu to, no on tak, no spoko. Chwilę później przepisał słowo w słowo calutką ofertę, wkleił swoje zdjęcie. Nawet na tyle był tandetny, że to zdjęcie też było czarno-białe, bo moje było czarno-białe. Dosłownie te szablony, ta czcionka, wszystko skopiował. Mówię do gościa, ty, ale postąpiłeś bardzo frajersko, po prostu zarąbałeś mi moją ofertę. A on mówi, nie przejmuj się, jak będziesz miał dobry kontakt ze swoimi ludźmi, to nie szkodzi. To jest właśnie to, jak nawet trenerzy uwodzenia są tak toksycznymi ludźmi, którzy później narzucają wzorce na podopiecznych. To jest bardzo słabe. Ale to jest i tak słabe. Posłuchaj teraz tego. Ostatnio jestem przy kompie jakiś czas temu i... Czy ostatnio? Jakiś czas temu. A mój znajomy mi mówi, ty, pan P, pan K, pan Krzysio, jak tylko wypuszczasz coś na bloga, to zaraz jest to u niego na blogu. Po prostu gościu jedzie na twoim kontencie, absolutnie zżyna z ciebie wszystko. Ja mówię, wiesz co, no oj, znowu mi trujesz dupę, żebym oglądał jakiś gości filmiki, ale mówię, kliknąłem sobie dla akurat, no chciałem sprawdzić, czy to faktycznie jest prawda, no nie? Włączyłem jakiś filmik i nagle słyszę, no wiesz, musisz być no, sensacyjny dla kobiet. Ja mówię, co? To się dzieje naprawdę? Ja chwilę wcześniej nagrałem filmik o byciu sensacyjnym dla osób. Nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktokolwiek ze społeczności nazwał bycie, znaczy nazwał pewne czynności w stosunku do kobiet jako, że są sensacyjne. I nagle słyszę to u niego. Z ciekawości włączyłem inne filmiki, słucham gościa, patrzę po tytułach, mówię, what the fuck, druga moja osoba. Gość mnie naśladuje, czasami zżyna wszystko bezczelnie, a czasami po prostu nagra podobny temat, w którym jakby jest to ewidentnie wzorem mojego poprzedniego filmiku, czasami tydzień w tydzień, ale swoimi jakoś słowami upięte. Zobacz, dojrzały właśnie mnie gdzieś tam na tej ławce i jedna z nich krzyczy, ej, która godzina? No i co? Jaki jest teraz najbardziej nudny tekst, jaki można powiedzieć? Wyciągnąć zegarek i odpowiedzieć 23. A jakoś byłem w takim zabawowym nastroju i na to ich która godzina odpowiedziałem, mogłabyś być moją córką! Jaką to ma logikę? Żadną? Totalnie żadna logika, ale tekst był sensacyjny, co doprowadziło do tego, że zaczęły chichotać. Jeśli ona ci bezpośrednio pyta o coś, załóżmy, gdzie pracujesz, co robisz na co dzień, czy znasz kolegę Grześka, Piotka, Romka, to nie odpisuj jej w logiczny sposób, tylko zacznij się droczyć w tej rozmowie. Powiedz jej, znam Piotrków, a nawet dwóch, ale co, mamy się spotkać w trójkę i robimy trójkąt? Albo pytasz mnie o facetów, czyli sugeruję, że ty chyba wolisz dziewczyny. Widzisz, nawet w taki sposób się może zacząć z nią droczyć. Ty chyba wolisz dziewczyny. O Boże, co się stało? Poznałem lesbijkę, nie? Gdy usłyszysz coś skierowane w twoją stronę, a jest to sensacyjne, takie budzące kontrowersje, mocne, mocno wypowiedziane coś, to jest to, co kobiety lubią. To nie muszą być, tak jak zawsze powtarzam, zbyt mądre rzeczy, ale we flircie, w kontaktach z kobietami chodzi o to, żeby być na luzie, mieć wyjebane. Na przykład ja nagrywam filmik, w którym zapraszam dziewczynę, bo to wiadomo, nie ma tak, że na każdym filmiku mam dziewczynę. Nagle u niego na kanale też nie było dziewczyn, nagle już jest dziewczyna. Ja w czerwcu zaprosiłem koleżankę do filmu. Pan F stwierdził, że aha, to trzeba zapraszać koleżanki, więc nie będę gorszy.
w następnym miesiącu już jest też film z koleżanką. Ja mówię, jak można odczuwać przyjemność z bycia człowiekiem, będąc kimś takim? Co decyduje o sukcesie twoim w momencie, kiedy podchodzisz do dziewczyny, żeby ją zapoznać? Jakie błędy według ciebie popełniają faceci, próbując zaczepić dziewczynę, zapoznać? Mój film o sensacyjnym mówieniu to sugerował bycie nielogicznym, byciem takim kimś, kto wzbudza emocje w kobietach, odpowiadając im w taki sposób, żeby niekoniecznie musi to mieć sens, ale jest opracowany na wywołanie emocji. 16 marca nagrałem film o sensacyjnym mówieniu. Bam, proszę popatrzeć na datę. Już mamy podobny film i podobne słowa. Panie i panowie, 18 października Rafał Żuber z kanału Uwodzenie i Podryw nagrywa filmik o tytule Dlaczego mam pustkę w głowie przy kobiecie? Chwilę potem 30 października pan F na kanale publikuje film o tytule Co zrobić, kiedy masz pustkę w głowie przy dziewczynie? Jak ja chciałem wkleić tu w filmik to, w co moje oczy nie mogły uwierzyć i musiałem chwilkę zobaczyć, co ma w tych filmikach, to byłem po prostu pod wrażeniem, bo im głębiej wchodziłem, tym miałem pomysł na kolejne porównania kolejnych filmów, ale stwierdziłem, że szkoda jest na to energii i czasu. Proszę was, moi drodzy, nie bądźcie kimś takim w kontekście zżynania tekstów na podryw i zżynania modelu życia, chęci bycia osobą, którą nie jesteście. Pamiętaj, że jeśli chcesz komuś coś dać, co wziąłeś od innego, to owszem, dasz mu to, dostaniesz za to nagrodę, ale nigdy nie dasz najbardziej wartościowej rzeczy, jaką możesz dać, czyli czegoś, co masz tylko ty. To jest coś, nad czym powinieneś się zamyśleć. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że masz zalety, jakich mnie brakuje. Ja rozwinąłem swoją indywidualność, swój styl i ty z tego korzystasz. Doszedłem do tego, co mam z kobietami, jakby do kompetencji, które mam, przez to, że rozwinąłem siebie, swoje mocne strony. Nigdy nie będziesz lepszy ode mnie, będąc mną. Nigdy w życiu nie wygrasz ze mną, będąc mną. Możesz ze mną wygrać, będąc sobą, tylko i wyłącznie, bo ty masz cechy charakteru, jakich mnie brakuje. Ja mam takie, których brakuje tobie. W pewnych rzeczach nigdy ze mną nie wygrasz. Ja nie wygram z tobą w twoich rzeczach. Jeśli będziesz uważał, że trzeba być mną i moim modelem, żeby odnosić sukcesy z kobietami, to automatycznie odbierasz sobie prawo do tego, żeby kiedykolwiek być lepszy ode mnie. Dlatego uważam, że powinieneś przede wszystkim bazować na tym, co jest z tobą spójne. Musisz odnaleźć jakby w sobie miłość do tego, co robisz. Odnaleźć takie flow w sobie, w kontaktach z kobietami, że kiedy przebywasz z kobietą, czujesz potrzebę na przykład uzewnętrzniania pewnej swojej cechy charakteru. Może masz jakąś energię taką, która, nie wiem, bardzo silną seksualną, którą uważasz, że z moich materiałów, że ja w tobie ją trochę ograniczam. Powinieneś w tych momentach tę cechę tam manifestować. Jeśli uważasz, że mniej seksualną masz jakby aurę niż to, co ja polecam, ale masz jakiś inny plus, że jesteś jakiś wtedy bardzo prowadzący i dominujący, czego ja akurat w mojej grze może mam ciuteczkę mniej od ciebie, to też nie powinieneś bazować na tym, żeby tego nie robić. Dlatego ja jestem daleki od rad takich, że musisz być jakiś zawsze. Ludzie mówią, musisz się szeroko rozsiadać, być pewny siebie, nogi szeroko, nie krzyżuj się, nie garb się. Tak, owszem, to są dobre rady, ale też tworzące karykatury z ludzi, bo w niektórych kontekstach takie coś ci zaszkodzi. Bycie pewnym siebie, tak, zaszkodzi ci w pewnych kontekstach. Dlatego powinieneś szukać siebie w tym uwodzeniu. Próbuj robić z kobietami to. Taka najłatwiejsza moja rada. Jeśli wyczujesz gdzieś pasję w sobie, czyli coś takiego, że powiedzenie tego sprawi ci olbrzymią radość i nawet jeśli przegrasz kobietę, będziesz zadowolony z tego, że to powiesz, to spróbuj to powiedzieć. Nie bój się doświadczyć tego, co się stanie. Dlatego, że być może odkryjesz, że inaczej, wejdzie ci to z tą kobietą, potem wejdzie ci to z jeszcze inną, będziesz w sobie rozwijał to, co wcześniej hamowałeś, bo trenerzy uwodzenia mówili ci, żebyś tego nie robił. Bo oni nigdy tego nie czuli, akurat bo nie są tobą. Ty to czujesz, ty to rozwijaj w sobie. Bądź kurwa sobą. Chcę, żebyś był sobą. Postaraj się zrozumieć model. Inaczej powiem, my, trenerzy uwodzenia, doszliśmy do czegoś,
i chcemy przekazać to swoją drogę, swoje doświadczenia tobie. Natomiast to nie jest nauka konwencjonalna. Tu nie ma jakby takich, wiesz, nie trzeba kończyć doktoratu, żeby nauczyć uwodzenia. My jesteśmy normalnymi facetami, którzy próbują tobie przekazać to, do czego doszli sami. Więc jest szansa, że niektórzy trenerzy uwodzenia mogą zrobić tobie krzywdę, jeśli mówią, że to, co oni robią, musi tak być i koniec. Miej na to wszystko troszeczkę, wiesz, patrz na to z przymrużeniem oka. Nauka uwodzenia jest po części względna. Na 10 argumentów, dlaczego coś działa, możesz znaleźć 8, dlaczego coś nie działa. Ale że w 10 działa, to mówisz, że ta rzecz zazwyczaj jest dobra. Ale nie zamykaj się na uwodzenie. Szukaj tego też w sobie. Zbierz od innych, analizuj i szukaj tego w sobie. No, mam nadzieję, że ten film cokolwiek w tobie zmieni. Jeśli tak będzie, ja się naprawdę będę bardzo cieszył. Jest jedna z rzeczy, na których mi zależy. I mam nadzieję, że też niektórzy trenerzy uwodzenia, którzy będą to oglądali, a będą, dostaną do myślenia, że taka droga jak zżynanie z kogoś materiałów jest po prostu ma krótkie nogi, nie można tak robić. To jest bardzo B robić w taki sposób. Wszystko prędzej czy później wyjdzie, tak samo jak wyjdzie to, kiedy udajesz kogoś innego, kim nie jesteś. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, do źródła pewnych informacji. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku.